Sebastian, bardzo mi miło, że jesteś u nas. Mamy bardzo fajną okazję do spotkania. Wreszcie jest płyta, widzialne, niewidzialne. Trochę na nią trzeba było poczekać. Z tego, co kojarzę, ona też trochę czekała na swój moment, bo właściwie została nagrana już. Dwa lata temu. Tak, ona już powstawała przed pandemią, i pandemia zdecydowanie pokrzyżowała nasze plany. My też mieliśmy taki system, że wydawaliśmy płyty co 4 lata, żeby nie zamęczać słuchacza. I kiedy te cztery lata minęły, to no właśnie no, wybuchła zaraza i trzeba było wszystko przesunąć. Potem wojna za naszą wschodnią granicą, więc. No, nie było innej możliwości jak czekać. Cieszę się, że ta płyta też nie jest jakaś taka bardzo nostalgiczna i smutna, bo ten czas ostatni, który, który, który nam towarzyszy jest ciężki, więc mhm. ona jest dosyć radosna, pozytywna. Myślę, że idealna na te czasy właśnie, które, które gdzieś tam mają miejsce na tak, Ziemi. Tak, to, to prawda, że ona nie jest smutna, natomiast ma jakiś rodzaj refleksji w sobie, a refleksja może być i pozytywna i taka trochę zatroskana też. Ja ją gdzieś tak na kilku poziomach odbierałam i Chwilę mi zajęło takie odnalezienie co ja z nią czuję bo miałam takie poczucie że ona po pierwsze jest właśnie taka poetycka i z serca ale to mi było jeszcze za mało w tych określeniach i wczoraj tak pomyślałam że najbliższe jakoś tak mojemu czuciu jest określenie że ona jest z takiej żywej tkanki gdzieś wyrwana i jestem ciekawa czy ty ją podobnie odbierasz i z czego rodziła się ta płyta tak jakbyś miał całościowo wiesz wspomnieć ten czas tak, ta płyta jest refleksyjna, bo my tacy jesteśmy. Mm -hmm. Wychowaliśmy się w takim, a nie innym miejscu. Ja wyrosłem w kościelisku na Podhalu. W takich, a nie innych okolicznościach wokół otaczały mnie takie, a nie inne krajobrazy. Góry bardzo uduchowiają mi i też skłaniają do refleksji, więc, więc na tej płycie tej refleksji jest dosyć, dosyć dużo. Sam tu już wiele mówi, mm -hmm. widzialne i niewidzialne. To nasze życie jest. jest yy, biegnie dwutorowo. Jeden to jest ten świat fizyczny, materialny, który jest namacalny i nas zatacza, a drugi świat, o którym niestety często zapominamy, to jest ten świat duchowy, tak? Do tego świata zaliczamy przyjaźń, miłość, wiarę, Boga i tak Więc my tu zwracamy uwagę właśnie na oba, obie oba te, te składniki naszego życia, tak. I też y, dajemy do zrozumienia, żeby się nie skupiać tak bardzo tylko i wyłącznie na tym świecie fizycznym, materialnym. Y, my w tych czasach strasznie pędzimy. Mhm. Często młodzi ludzie skupiają się głównie na swojej karierze, zarabianiu pieniędzy, y, właśnie na tym, żeby wygodnie żyć, jeździć dobrym samochodem, a zapominają o tych, o tych takich duchowych wartościach, bez których życie tak naprawdę nie ma sensu. Bo to musi się nawzajem uzupełniać. Czymżeżby było życie bez przyjaźni, tak? Czy bez miłości? Dla mnie bez wiary byłoby kompletnie bez sensu. Więc o tym ta płytę opowiada, o tym mówi. I, 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 i bym, bardzo bym chciał, żeby właśnie tak została zrozumiana. Często powtarzasz o tym, że góry uduchawiają, i właściwie tak przyjmuję to zdanie za każdym razem tak po prostu. I w którymś momencie się zaczęłam zastanawiać, co właściwie oznacza to uduchowienie płynące z gór i zbycia tam. A niech mi to góral powie. One skłaniają do refleksji. No każdy, kto był w górach, to na pewno potwierdzi, że wychodząc gdzieś tam w dolinę czy na szczyt. Człowiek czuje się inaczej niż w mhm. mieście. Myśli zupełnie o innych rzeczach. Tak? O czym myślisz tam? Ja nabieram bardzo dużo dystansu wtedy do świata, do tego, co się dzieje wokół mnie, do tego pędu, do, do tego, co mi się gdzieś tam przydarza, czasem jakieś przykre sytuacje, więc, więc jakoś dzięki temu miejscu, dzięki chodzeniu po górach, dzięki bywaniu tam, no po prostu le lepiej mi się żyje. Leżej. Jeżeli mam jakieś rzeczy do przemyślenia, to robię to tam, bo wiem, że tam jest przestrzeń na to i, i zwykle same dobre rzeczy mi w w wtedy wpadają do głowy. <noise> Nigdy się ty jakby tymi potem przemyśleniami moimi nie rozczarowałem. Więc... A to jest tak, że w górach e chcesz być z górami sam na sam, czy to jest tak, że możesz to też dzielić z bliskimi? Mogę dzielić, lubię tak i tak. Nie lubię tłumu na pewno, ale, ale, ale z kimś bliskim pójść to absolutnie ma, ma sens. Słuchając tej płyty, mhm. miałam takie, odżyły we mnie takie wspomnienia związane z kolei moją jakąś przeszłością. Ja studiowałam filologię ukraińską i kiedyś pół roku spędziłam w Kijowie i tam miałam możliwość pobyć bliżej z tą muzyką. A i coś takiego się we mnie odzywało, jak słuchałam tej płyty, co było właśnie bardzo bliskie temu, co odzywa się we mnie, gdy słucham muzyki ukraińskiej, a której teraz możemy też czasem doświadczyć nawet w Warszawie, gdzieś na ulicy. I za każdym razem moje serce na chwilę się zatrzymuje. Mm. Czy ty w ogóle wiesz, o czym ja teraz mówię? Tak, wiem i doskonale to rozumiem, o czym mówisz, bo ta muzyka ma bardzo dużo z pierwiastków. Muzyka ukraińska jest muzyką, głównie opartą na muzyce ludowej, tak? Mhm. Tamtejszej. Zresztą nawet zespół, który wygrał Eurowizję w tym tak. roku, ewidentnie wykorzystuje motywy mhm. ludowe. A to tak naprawdę jest jedna karpacka kultura. Zarówno Podhale, jak, jak i część Ukrainy, jak i część Słowacji i, i Węgier leżą w tym samym łuku Karpat. Ci ludzie tymi Karpatami wędrowali, przemieszczali się, przenosili melodie z miejsca na miejsce, przenosili zwyczaje, obyczaje, stroje i tak dalej. To wszystko słychać w muzyce. Stąd podobieństwa w brzmieniu są. Stąd, stąd. Tak, ci się właśnie no Ale co to takiego uruchamia? Bo od razu zaczęłam mieć wiesz, jakieś takie obrazy przed oczami. Pamiętam imprezę młodych ludzi, studentów, podczas której, wiesz, to było ileś lat temu, no u nas w Polsce nie było zwyczaju, żeby w środku imprezy, gdzie jest alkohol, zabawa, mm. nagle ktoś wyciąga gitarę i nagle się zamieniamy w jakiś taki, wiesz, pojawia się jakiś rodzaj więzi między nami, czegoś takiego nieuchwytnego. Chodzi ci o takie wspólne tak, muzykowanie, tak, tak. Ale właśnie, że coś takiego jest w tej muzyce, mm. co się wydarza tylko w tej muzyce. No tak, bo ona po to została wymyślona, A, no, no po prostu. No ludzie spędzali ze sobą czas, śpiewali, radowali się, wspólnie muzykowali. O to w tym wszystkim chodzi. Mm. T tak jak mówię, te, te kultury, te 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 ta muzyka, te melodie się przenikały, więc mi się często zdarzało na przykład pojechać na Węgry i słuchać muzykę, słuchać, słyszeć muzy y melodię, y którą grałem jako chłopak w Zakopanem, która myślałem, że zawsze jest nasza, tak? a okay. okazało się, że nie. No hmm. co więcej, hymn słowacki na przykład jest melodią, która funkcjonuje w repertuarze skalnego Podhala, która, którą się często gra w jakichś takich smutnych okolicznościach, na pogrzebach czy jakichś doniosłych chwilach. I to jest nuta w nutę ta sama melodia i ona jest hymnem Słowacji, tak? No o czymś to świadczy, po prostu to Muszę się wszystko, tak. wszystko pięknie przenika, dlatego to jest takie... takie trochę tajemnicze niesamowite, no po prostu. A ty masz z tego właśnie obszaru takiego szerokiego, muzycznego, słowiańskiego nazwijmy to, jakiś rodzaj muzyki albo właśnie gdzieś wybrany moment z obszaru, który cię szczególnie wzrusza? Ja w ogóle, nie w ogóle muzyka Karpat porusza, tak, bo, bo, no bo wyrosłem w tym klimacie, zaczynałem grać muzykę góralską, taką podhalańską, ale potem mi było mało, więc zacząłem szukać dalej, zacząłem szukać na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, i, i, I ta muzyka zawsze mnie fascynowała. Ona jest mi bliska. No, bliska jest mi kulturowo i w ogóle bli jest bliska mojemu sercu. Mm -hmm. Więc y to był taki. To było dla mnie bardzo takie naturalne i kiedy tylko słyszę jakieś dźwięki czy tą skalę, to, to od razu mnie to przykuwa, to moją uwagę i jestem tym zainteresowany, w jakiś sposób poruszony. Mhm. A nie myślałeś o tym, żeby właśnie jakoś z ukraińskim zespołem wystąpić? Coś się pojawi takiego, może? Ja pamiętam, że myśmy. Yy... Wzięli udział w takim festiwalu, kiedyś gdzie śpiewaliśmy z, z ukraińskim zespołem, podejrzewam Sunset ten zespół się nazywał. Mm -hmm. Nawet gdzieś to jest zarejestrowane przez telewizję. I to połączenie było super. No bo tak jak wspomniałem gdzieś, te, Ty zresztą sama to wyłapałaś, usłyszałaś, że, że, że tych podobieństw jest w dużo w brzmieniu, i to bardzo ładnie się nam skleiło. Super. Sunset to chyba pochodna z zespołu Piatnica. Tak, czy... dokładnie mm -hmm. tak. Ten mm -hmm. sam lider zespołu. Tak, tak, tak. I śpiewaliśmy w duecie. No oni zespołu... trochę reagowali też. Tak, tak. Ta. <laughs> nie, nie poszliście w mm -hmm. raka, bo wy jesteście otwarci na różne eksperymenty. No, tak, też, nie? I, i, Musiałbym to znaleźć. Już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale pamiętam, że połączyliśmy. My zaśpiewaliśmy z nimi ich piosenkę oni naszą. Och, super. Plus, kiedy śpiewaliśmy z nimi, to wpetliśmy tam tradycyjną melodię góralską I to tak się skleiło, tak, jakby to było dokładnie z tego samego miejsca wszystko. A czy piosenka wołosi to jest. Dobrze, ale dobrą stronę idzie. No właśnie kombinuję. Mam nadzieję, że tutaj wiesz, ja nie, nie jestem jakimś specjalistą od specjalistką od muzyki, ale intuicyjnie podążam. Mm -hmm. I, i, I właśnie chyba, bo to jest ta moja ulubiona piosenka. Okej, okay, pięknie, bardzo się cieszę, bo to jedna z, w sumie z trudniejszych piosenek na tej płycie i opowiada dokładnie o tym, o czym mówimy. Mm. Wołosi to byli pierwsi osadnicy, pasterze włosy, którzy wędrowali łukiem Karpat i zasiedlali te wszystkie podgórskie regiony, dotarli też do Zakopanego. I to jest to nasze połączenie, między innymi z, z Ukrainą. Tak? Mm -hmm. Oczywiście tekst w tej piosence to jakby podkreśla i uwypukla, żeby, żeby zawsze pamiętać o miejscu, z, który, z którego się pochodzi, nigdy się go nie wstydzić i być z niego dumny, w jakiś sposób go eksponować a wtedy się nie zatracimy w życiu, tak? Pokazuje to przywiązanie do korzeni, jak to jest ważne, jak ważne są nasze korzenie, nasza tradycja. Ja mówię to też z własnego doświadczenia, bowiem jaką mi to dało siłę w dorosłym życiu, tak? To, to, to przywiązanie do tej tradycji podhalańskiej. Zawsze byłem z tego dumny i też... To, że jestem w tym, a nie innym miejscu, zawdzięczam właśnie tym moim korzeniom, tak? tej mhm. jakiejś tam oryginalności, bo to jest bardzo oryginalne. W ogóle nasza kultura ludowa jest niezwykła, jest oryginalna. Myśmy powinni eksponować, powinniśmy być z niej dumni na maksa, bo też jak spojrzymy na to, kto odniósł sukces na świecie, Którzy muzycy, jacy twórcy, to stwierdzimy, że to byli twórcy, którzy właśnie sięgali w, sw w swojej twórczości do muzyki ludowej. To był Chopin, mm -hmm. to był Szymanowski, to był Henryk mikołaj Górecki. Oni wszyscy bazowali na muzyce ludowej. Chopin robił na Mazurkach, Gurecki na muzyce skalnego podchala, to samo Szymanowski. To daje do myślenia, o czymś to świadczy. Ja tutaj mam fragment wynotowany z tej piosenki, właśnie. Czasem długą trzeba drogę przejść, wielu ludzi poznać, wiele miejsc, żeby do domu dotrzeć. I docenić te najprostsze skarby, które każdy w sobie kryje. Czy ty możesz to zdanie też do siebie odnieść? To jest też e, twoja historia? Po części tak, aczkolwiek ja zawsze o tych skarbach pamiętałem. <laughs> e, i, I to jest takie. No, to jest taka informacja dla może młodych ludzi, którzy czasem gdzieś trochę pogubili i zapomnieli o takich rzeczach. Nie wiem, też nie chciałbym nikogo pouczać, ale chcemy na to zwrócić uwagę, bo to bo to jest ważne, to, to, to źródło, to, tak jak wspomniałem, no, to, to, to co nas ukształtowało, bo każdego, z, wszystko się kształtuje w dzieciństwie, w czasach, w miejscu, w którym się rodzimy, przychodzimy na świat, gdzie się wychowujemy i, i, i to są ważne rzeczy, żeby, żeby je gdzieś tam sobie pielęgnować, pamiętać o nich, żeby się nie zatracić w tym świecie, który no, jest jaki jest, nie jest łatwy łatwo się jest tak? Łatwo zejść na jakąś drogę. Jest wiele pokus, żeby pójść na skróty. Bo... A ty chodziłeś na skróty? Tak będę trochę też nawiązywała, wiesz, do twojego na życia, żeby nie. opowiedzieć o tobie przez pryzmat twojej nowej płyty. Właśnie ostatnio o tym myślałem, nawet nie ostatnio, bo, bo, bo myślałem o tym już dawniej, że cieszę się z tego, że mogę śmiało popatrzeć w lustro i nigdy nie zrobiłem nic... Wbrew sobie, tak? Mm. Nigdy nie zrobiłem czegoś, żeby się przypodobać, czy żeby w mm, jakiś łatwy sposób, nie wiem, osiągnąć. Coś szybko, coś szybko, Jakiś tak. Sukces. Tak, na, Ale na przykład Cię, że pokusa bywała. Bywała, bo miałem różne możliwości, żeby, żeby, żeby pójść na to. No jest na przykład pamiętam, że miałem sześć propozycji wystąpienia w Tańcu z Gwiazdami, tak. I, I za każdym razem odmawiałem, a była to łatwa droga do popularności, tym bardziej, że gwarantowali mi, że tam będę jak najdłużej. Tak. No, więc... Jak to gwarantowali? Więc, no, no, niestety, no, czasem ludzie nie mają świadomości, ale dużo tych. A dobrze tańczysz? Tych, no, to jest osobna historia, dużo tych, tych takich telewizyjnych programów te, tak wygląda. Ale to, to nie, nie jest ważne w tym momencie. W każdym razie hmm, nie sobie siebie w Roli tancerza, wyubieranego w te koronki, wszystkie i te. te, te. Więc no nie odnalazłbym się w tym kompletnie. Zdobyłbym pewnie w jakiś sposób tą popularność, bo oczywiście wierzę w siebie, że, że, że tańczyłbym jak pieron przysłowiowy, ale. Ale, ale, ale to nie o to mi chodziło. Ja chciałem e, grać i chciałem robić muzykę. I chciałem być znany przez to, a nie mhm. przez to, że fajnie tam podryguję czy, czy, czy podskakuje. W piosence wielkie oczy, w której e, gościnnie występuje Kasia Nosowska. M, śpiewacie o takim strachu, który ma wielkie oczy Aha. i z którym sobie człowiek radzi, czasem właśnie też idąc pod prąd. <laughs> em, ale właśnie tak, idąc pod prąd, mimo strachu, tak odebrałam mhm. tę piosenkę. Czyli w sumie najfajniejsza postawa życiowa, robić coś mimo jakiegoś lęku i strachu. Tak. Ja ci powiem z czego, jak powstał ten tekst. On już powstał w pandemii, mhm. bo to się zmieniało. Przez to, że właśnie ta płyta została, premiera tej płyty została przełożona w czasie, to, to myśmy te teksty zmieniali. Czasem już było coś napisane, wycofywaliśmy się z tego, robiliśmy coś innego. I kiedy wpadliśmy w tą paranoję tej pandemii, zobaczyłem w mediach, jak to wszystko zaczyna funkcjonować i stwierdziłem, że przecież my w tych ostatnich latach i szczególnie w tym czasie jesteśmy cały czas czymś straszeni. A najbardziej uwypił, uwypukliło się to przy okazji właśnie tej zarazy. I choćby szczepiń. Jak się nie zaszczepiłeś, to cię straszyli, że umrzesz, bo się nie zaszczepił. Jak się zaszczepiłeś, to drudzy cię straszyli, że też umrzesz, bo się zaszczepiłeś, tak? I nie wiadomo było, gdzie jest prawda. I to samo jest w, w mediach. Zobacz, najlepiej Klikalne są informacje złe i straszne, tak? My jesteśmy karmieni strachem cały czas, bo to się dobrze sprzedaje. Jesteśmy nim karmieni na wyrost. Czasem nie jest tak strasznie, jak to pokazują media. No, nie wiem, ja choćby miałem przykład, mam kumpla, który mieszka na Florydzie, zbliżał się wielki huragan. Oglądając to w Polsce w telewizji, myślałem: Jezus Maria, to on tam po prostu wszystkich potopi, zaleje i tak dalej, dzwonią. Nie no stary, no coś tam wieje, ale bez przesady, no. no. Gnie palmy, no komuś da urwa, ale nie, ja nigdzie nie jadę. I wtedy to mi strasznie zaczęło dać do myślenia, że to tak wcale nie wygląda rzeczywistość, jak jest przedstawiana. Po prostu tak jest przedstawiana, bo ludzie są tak skonstruowani, że lubią złe informacje i lubią w to wchodzić. I ktoś na tym zarabia pieniądze. Po prostu. Okay. Więc postanowiliśmy zrobić trochę taki protest song, tak? Taki, okay. Że nie zgadzam się na to. To tylko strach, strach, żeby, Bo chodzi też żebyśmy mieli dystans do tego, co nam serwują media, żebyśmy umieli znaleźć środek, żebyśmy się też nie, nie, nie dawali zwariować, żebyśmy się kierowali swoją, swoim mózgiem tak naprawdę w tym wszystkim. My jesteśmy często manipulowani. No. Dlatego no, trzeba zachować też dystans do tego, co się czyta, co się słyszy, do tego, co nam mówią, bo często to tak nie wygląda jak jak, jak do końca tak nie wygląda, jak jest przedstawiony mm -hmm. Tego no. strachu jest za dużo. Po prostu ja tak uważam. No, a właśnie tak trochę nawiązując do tego strachu i do ciebie, to yy, chciałam też odnieść właśnie do, do, do twojej postawy życiowej. E, czy ty czujesz się właśnie takim człowiekiem, który działa mimo lęku, czy czy tobie w ogóle lęk jest opcją? Nie, ja się boję wielu rzeczy, a robię, działam mimo, te, mimo, mimo tego, że mam obawy. No, każdy je ma, to jest ludzkie absolutnie. Pięć razy się zastanawiam nad tym, zanim coś zrobię i podejmę decyzję, bo się boję, że podejmę złą decyzję. Mm -hmm. Ale kiedy już to zrobię i okazuje się, że jest w porządku, udało mi się ten lęk i ten strach pokonać i, i dojść do tego miejsca, w którym chciałem się znaleźć, to się cieszę i tym bardziej jest to dla mnie wielka radość i nagroda, że pomimo mm -hmm. tego, tych obaw udało się, podjąłem dobrą decyzję, przełamałem ten strach wspiąłem się tam gdzieś szczebelek wyżej. A czy właśnie ten moment, właśnie taki związany z lękiem, można też odnieść do tego, jak sobie poradziłeś z problemami psychi natury psychicznej? Pewnie tak, ale widzisz, to już jest bardziej skomplikowana mhm. rzecz, bo do tego, żeby sobie z takim czymś poradzić, to też potrzeba pomocy ludzi, którzy ci otaczają. Ja dlatego. Bo wiem, do czego zmierzasz? Zmierzasz do tej kampanii przeciwko stygmatyzacji o, osób, które cierpią tak, na ale, różne ta, psychiczne Tak, tak. Ta, 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 ale też myślę sobie o tym, że hmm. nadal y, mężczyznom jest jeszcze trudniej y, przyznać się przed samym sobą, nawet, hmm. że coś się dzieje i wiąże mi się to bardzo jasno właśnie z lękiem i zabawą. Tak. Na pewno. Jeszcze wiesz, facet taki jak ty, który ma wizerunek silnego, górala, tak, który sobie ze wszystkim w ogóle poradzi. Za bardzo, szczególnie w tych małych miejscowościach mniejszych, ludzie za bardzo się przejmują tym, co myślą inni, co powiedzą inni. Mhm. I, 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 I tu to bardzo mocno wychodzi, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy ktoś choruje na jakąś chorobę związaną z psychiką, niech to będzie nerwica, depresja, czy cokolwiek. Dalej te wszystkie dolegliwości uważane są za bardzo wstydliwe i to obciag jest, tak? Albo... Oni pomyślą, że jestem wariat, wyślą mnie jak w Warszawie to do Tworek, jak w Krakowie to do kobierzyna. Tak. Tak. I to, jest, to, to, to jest kompletnie bez sensu, bo takie dolegliwości psychiczne są tak jak każde inne dolegliwości i trzeba o nich mówić, trzeba się do nich przyznać. Nie, nie ma powodu, żeby się tego wstydzić, że chorujesz, no mm. bo no, przecież to nie twoja wina. No, przecież Wiesz, nie ale wymuszyłeś. to właśnie my sobie tutaj rozmawiamy, tak jak mówisz, w mm. Warszawie y, jest już. Samo to jakby przebywanie właśnie trochę w bańce mhm. jest nam łatwiej, ale faktycznie ta, ta perspektywa mniejszego miasta, jakichś zamkniętych społeczności jest zupełnie inna. Zastanawiam się, czy zdarzyło Ci się dostać bezpośrednią wiadomość od kogoś, że właśnie komuś pomogłeś albo dodałeś otuchy. Tak, oczywiście, Wiesz, wiele ludzi w mojej branży, w branży muzycznej, zmaga się z takimi dolegliwościami, mhm. bo to są ludzie wrażliwi. I mam wielu znajomych, którym pomogły moje doświadczenia z tym, tak? Miałem wielu znajomych, którzy mieli podobne przeżycia i, i, i lęki jakie ja miałem. No, ja miałem tak, że się byłem wyjść na scenę, bo się mi zdawało, że umrę na przykład. Mm -hmm. no, kompletna abstrakcja, bo czemu mam umrzeć? No bo coś się ze mną dzieje dziwnego, ale co? No nie wiem, kręci mi się w głowie, zaraz się przewrócę, brakuje mi powietrza, serce mi wali. No na bang, umrę, tak. I spotykam się potem z, z moim kolegą muzykiem, który mówi te stary, nie jestem w stanie wyjść na scenę. I ja mu mówię: Przechodziłem przez to. Musisz po prostu zrobić to i to. Tak ci radzę. Oczywiście sam zadecydujesz. Nie rób nic ponad to, co czujesz, bo jeżeli to cię kompletnie przerasta, to, to, to też to jest bez sensu. Ale spróbuj, bo gwarantuję ci, jak to przełamiesz, to potem ci będzie łatwiej. Mhm. I tak było. I tak było, ale ja na przykład też przełamałem się dzięki pomocy komuś z zewnątrz. Ja pamiętam, jak przed koncertem siedziałem 5 minut przed wyjściem na, na, na scenę z telefonem, rozmawiałem z moją koleżanką, która jest psychologiem, mówię, Kamila, ja nie dam rady. Ona mówi, zrób to, proszę cię, musisz to zrobić nic ci się nie stanie iść i jak wyjdziesz raz, to zobaczysz, że kolejne razy przyjdą, będzie łatwiej. I zrobiłem i rzeczywiście tak a było. Ale już rozumiem, było w jakimś etapie y, jakiegoś leczenia, tak? Tak, Taka, no ta ja rozmowa. miałem nerwicę lęką. tak, tak, tak. tak, tak. I ona ta mi rozmowa, że rozumiem, to, że nie, nie, nie przymuszała cię, tylko jakby dodawała ci tak, odpływ już tak, na pewnym etapie. Tak, i radziła mi z takim lekkim naciskiem na to, żebym to jednak zrobił, bo, bo, bo wiedziała, że, że, to, że, to, że to dużo zmieni. I rzeczywiście tak było. A właśnie chciałam zapytać cię o to pierwsze wyjście na scenę już na takim etapie hmm dochodzenia do siebie, wzmocnienia jakiegoś, kiedy mogłeś wrócić na tę scenę mm. już z takim poczuciem bycia w sobie, mm. a nie właśnie jakiegoś lęku, który gdzieś tam się pojawiał w, w wyniku choroby. No, tak naprawdę. Wiesz, mi granie zawsze przysparzało wiele radości i, mm. i, i zawsze, kiedy grałem, byłem na tej scenie, to się tym cieszyłem i sobie myślałem, Boże, czuję, że jestem w odpowiednim miejscu w, w tym miejscu chciałbym być i czuję, że, że to jest moje miejsce na ziemi. Mm. Ta scena, to granie, ci ludzie, ci moi koledzy, to było, to było super. Więc ta nerwica mi tą radość zabierała z tego, no bo się pojawiał lęk. Więc ten powrót był tym bardziej radosny, bo to mi jest potrzebne do życia. Mhm. Dlatego też w pandemii było tak ciężko. Wielu artystom, muzykom, bo zostaliśmy kompletnie odcięci od, od, od tego odrobienia tego, co kochamy. Tak? A jednak to granie, to bycie z ludźmi, to jest jakieś też wyrzucanie emocji z siebie, a ludzie emocjonalni, tych emocji mają dużo siłą rzeczy, więc potrzebują gdzieś się tego pozbyć. Zabranie na możliwości grania po prostu no, no zabierało nam też to miejsce, żeby te, te emocje miały ujść. A jeszcze dopytam, bo tak sobie myślę, że to też może komuś pomóc, <laughs> kto na przykład będzie teraz słuchał. Ten moment, kiedy właśnie nerwica zabierała ci tę radość, czyli gdzieś zaczynasz widzieć, czuć, że coś chyba jest inaczej. Ty od razu wiedziałeś, co robić dalej, do kogo, że, że coś trzeba robić? Czy e, raczej to interpretowałeś przez siebie, że coś się we mnie nie, zmieniło? Nie, nie, wiedziałem, co yy, na się... Wiedziałem, bo nerwica też też taka choroba, że ona pojawia się, potem jej nie ma, za parę lat przy jakiejś sytuacji trudnej życiowej może się znów pojawić, więc ja parę razy to przerabiałem w życiu. Bo ja sobie wyobrażam, że można ją z czymś pomylić, z jakimś samopoczuciem. Bo, tak, bo mhm. czujesz fizyczne dolegliwości. Mhm. Idziesz do lekarza, lekarz ci bada, a ty jesteś zdrowy, więc zaczynasz sobie myśl, szukasz dalej, badasz następną rzecz, następną, no wszystko jest w porządku, mhm. więc... Lekarz ci mówi, dobra, niech pan idzie do, do, do psychologa, do, bo to są jakieś somatyczne dolegliwości, po prostu, które biorą się z psychiki, tak? Ale zanim się do tego dojdzie, to, 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 to jest dosyć długa droga. Ja w tej chwili jestem w stanie to rozpoznać, jak ktoś mi są mówi. Że tu jest mu to i to, to od razu mi się włącza lampką, no spoko, no ja wiem, co to jest, tak. Super, super. Um. Bardzo też doceniam, że mówisz o tym w mediach. Cierpliwie udzielasz odpowiedzi nie, ale... za każdym razem, jak jesteś o to pytany. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Właśnie jakoś szczególnie tutaj będę podkreślała mężczyzn, bo jednak no. wy jesteście nadal obarczeni taką wizją tego, który ma sobie poradzić ze wszystkim, a i nie ma w ogóle miejsca nie, no, nie na psychiczną ma takich, słabość. Takich ludzi nie ma na nie no. po prostu. Dokładnie. Więc szukanie pomocy nie jest z niczym złym. Oczka zmruż. To jest taka piosenka, że jakby ktoś sobie wymarzył, że do ucha usłyszy kołysankę od Karpiela Bołecki. to no właśnie tam. To tam bym skierowała. Czy to jest, bo ta piosenka jest dedykowana twojej córce. Tak, Antosi. Antosi. Ja już tak trochę też akcentuję na pierwszą <noise> Antosi. Hmm. Czy to jest kołysanka, którą najpierw jej śpiewałeś? Gdybym <noise> <Nie>. <noise> mi taką kołysankę zaśpiał, to prawdopodobnie by. Tak, to prawda, bo ona jest z tego... humorem tak. później. W ogóle pomysł, <noise> oczywiście ta, ta piosenka opisuje moje doświadczenia z moją córką, to jedna. drugi pomysł się na to wziął właśnie z takiej góralskiej kołysanki. Był nawet taki kawał, Aha. jak to góral śpiewa dziecku kołysankę i świadam. Na początku, hej, uśni, ze mi uśni, albo mi urośni, hej, to se mi wyzynie za zagonka gąski. Jo! <noise> Nie, I, i, tak, i tak górale śpiewają w kołysaki, <noise> więc my postanowiliśmy Ona to jest taka, no, <noise> myśmy postanowili to przełożyć na, 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 na właśnie taki utwór muzyczny, jaki, jaki się no, pojawił na tej, na tej płycie. I też myślę, że ten tekst jest dosyć taki humorystyczny, Wspaniały. bo, bo, bo no pewnie dużo tatusiów, mamuś się z takimi, z takimi problemami zmaga, ale najważniejszy jest wydźwięk refrenu, bo w tym refrenie właśnie pojawia się także że to jest smak życia, tak, i mm -hmm. to jest największa radość, że my się możemy mierzyć z czymś takim. Tak, że bo powiedzmy, że, że w zwrotkach e, no ty tak e, śpiewasz o tym, jak to życie wygląda, że e, do kuchni z trudem zmierzam, czas gna, bo słyszę rozkaz wydany mi tato pić, na przykład, albo i tak już potem przez cały czas uczesać, ubrać, na rączki chcę, kocham cię, bajeczka, kąpiel, sen i znów brzask, w koło Macieju przez całe dnie, ojejej. Tutaj sobie w ogóle kocham cię zaznaczyłam, bo em, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, mm. to trafiłam na e, wywiad u Magdy Mołek i tam w tej mm. rozmowie wiele lat temu no opowiadałeś o tym, jak to będziesz czekał na to pierwsze kocham cię, a teraz jest odbicie lustrzane, wiesz, jak już się z tego mm. troszeczkę śmiejesz, może nie bezpośrednio z samego wyznania oczywiście, no, tak, tak. ale z całej tej historii tego, jak to jest opakowane. No tak, no. Yy. <laughs> To są cytaty wręcz wyjęte z, 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 tego, z tego życia. Tak naprawdę a propos tego kocham cię, no, nie ma piękniejszej rzeczy dla mnie niż usłyszenie od córki, tato kocham cię, czy od syna, tak? To jest taka, taka nagroda i nawet jak mówię to mnie to po prostu wzrusza na maksa, bo, bo jakby dla takich chwil też warto żyć, tak? to, jest, to jest, myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi się mogła przydarzyć. Czyli jeszcze są w tym wieku, w którym e, otwartym tekstem mówią kocham cię i nie starzą ci się bunkrować za zakrętem, gdzieś jak tam się z kim spotykamy, jeszcze są mali, prawda? No tak, no tak. No jest jeszcze czas, ale mm, no, trzeba to oswajać, że kiedyś pewnie to się zmieni i będzie, będzie inaczej. Ale też trzeba o to dbać, żeby, żeby te relacje nasze były zdrowe, dobre i, i żeby, żeby być blisko dziecka, dziecko, żeby było blisko ciebie. Mhm. Mentalnie, psychicznie, no bo fizycznie my nie chowamy dzieci dla siebie. Ja mam tego świadomość. No. Nikt nie z naszą własnością. Te dzieci pójdą w świat, będą miały swoje rodziny. I... I tyle. I trzeba się z tym pogodzić. A czy to jest proste? Nie, to na pewno nie jest proste, ale, ale, ale trzeba mieć tego świadomość. Ale ty też w tą rolę ruszyłeś z pewnym bagażem e, swojej własnej historii, gdzieś tam takiej niespełnionej, bym powiedziała, relacji z ojcem. Jak dzisiaj ty się czujesz jako tata, jakbyś tak miał, wiesz, globalnie właśnie po, do oczka zmruż powiedzieć. E, realizujesz się w tej roli? Czujesz się spełniony? Tak, czuję się spełniony, realizuję się. Ja ją zaczynałem z dużymi brakami mhm. emocjonalnymi ze względu na brak ojca, wiadomo. I też długo to przerabiałem i z psychologiem, i żeby jakoś się do tego przygotować. Pewnie to są takie deficyty, których nie da się uzupełnić do końca, ale też tu ważna jest świadomość, że, są... że, nie, że masz je tak? Tak. i wiesz, czego one wynikają, bo łatwiej wtedy nad tym pracować. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że jestem. W 90% tak dumny z tego, jakim jestem ojcem. To 10% to w dalszym ciągu może trochę brak cierpliwości i, i, i jakaś tam czasem nerwowość, wybuchowość, ale też jak patrzę na innych rodziców, rodziców, to nie jestem w tym osamotniony, więc nie jest ze mną tak źle. Myślę, że po prostu jestem normalnym rodzicem, ale, ale na pewno nie złym, na pewno nie jakimś. Najlepszym na świecie, aczkolwiek staram się takim, takim być, staram się być najlepszą wersją siebie, po prostu dla moich dzieci, I, i, i często mi się to udaje. No to jest w ogóle absolutnie wzruszające, jak mówisz, że jesteś z tego dumny. Tak, bo, bo, bo też wychowywanie dzieci to jest praca nad sobą, znowu, bo to jest wyrzekanie się siebie, to jest właśnie nauka cierpliwości, to jest no, musisz Nagle przestać tylko i wyłącznie myśleć o tym, czy tobie jest dobrze, żebyś. Świat się nie, już nie przestaje tylko wokół ciebie kręcić. Musisz poświęcić czas dziecku, siebie oddać drugiemu człowiekowi. I, I to jest piękne, bo to znów cię kształtuje jako człowieka, tak? Ty widzisz w sobie te zmiany. No mi się jeszcze. 10 lat temu nie, nie, nie przypuszczałem, że będzie mnie stać na to, co robię teraz, na takie zachowania, na takie wyrze, wyrzekanie się siebie. No. Nie wiem, no, na przykład miałem taką sytuację ostatnio, że moja żona musiała wyjechać na miesiąc i ja zostałem sam z dziećmi przez miesiąc. Jakby mi ktoś powiedział kiedyś, że ja zostanę z dwójką małych dzieci miesiąc sam, to bym się popukał w głowę, tak? a tu trzeba było to dźwignąć i co więcej... Jak już jej nie było trzeci tydzień, to zaczął, zaczął mi to sprawiać przyjemność w takim sensie, że widziałem, że sobie super że z sobie tym radzę, tak. że świetnie sobie zorganizowałem hmm. czas, że jest dobrze, zacząłem być siebie dumny, że, że to dźwignąłem. Tak? A co odkryłeś na swój, na swój temat w tym właśnie miesiącu? No bo to jednak, wiesz, to spory odcinek tosowy, można nie, od, wszystkim się od, odkryłem to, że naprawdę zrobiłem duży postęp w sensie takim... No, że dużo rzeczy udało mi się przerobić przez ten czas bycia ojcem właśnie. No mm. cierpliwość, to, 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 to <laughs> ta poświęcenie. Cierpliwość. Bo ja, ja jestem, wiesz, no, mam taki... Jestem temperamentny raczej, no nie... nie... Nie mam nie mam dużo cierpliwości. Tak w sobie. zwany krótki ląd. No, czasem tak. Mm -hmm. no. Czasem, bo to też zależy od dnia, ale, ale na przykład, jak mam dużo jakichś stresów, spraw na głowie, koncertów, nauki, no to, to, to rzeczywiście ta noc się skraca. Wiesz, no? to jest super, że ym, nawet właśnie teraz mówiąc o tym, mając świadomość swoich y, jakichś, nie wiem, wad, y, bardzo często stajesz po swojej stronie. No, bo widzę postęp, ja bym go nie widział, ale okej, okay, też dociera do mnie, bo. No, ludzie na mnie patrzą, jednak ja też nie mam takiego dystansu, ale, ale często widzę, że gdzieś jakiś tam... U kogoś podziw, tak, że to ja z tymi dziećmi sam jestem ten miesiąc, czy że ja też dużo czasu z nimi spędzam, zabieram ich w zakopane, bardzo dużo czasu jestem z nimi. No, niektórym tatu się ciężko z jedno dziecko ogarnąć, tak? A ja jeszcze nie mam spokojnych dzieci, bo yy, yy, moje dzieci są bardzo żywe. I to tak jakbyś siedział z czwórką tak naprawdę jak nie lepiej, no, bo oni są wszędzie i to nie jest prosto ogarnąć. No. To pamiętam, jak powiem z nimi na przykład na narty do Włoch, sam też. I, I wstawałem rano, musiałem ubrać jedno, drugie na śniadanie. Schodziliśmy na narty, ubrałem jedno w komizon, w kask. To za ten czas już nie było tego drugiego. Hotel wielki, więc goniłem, szukałem tego drugiego, przyprowadziłem go. To już nie było tego, co pierwsze ubrałem. I wiesz, to, to są, tak się zdaje, ale to są straszne, to świetnie. są duże wyzwania. No. Ale świetnie o tym opowiadasz. A masz także wpuszczasz to też humor, że gdzieś tam, czy nie ma w ogóle, jesteś skupiony i tutaj ci się rozłazi, tu jakby porządkujesz wszystko? czy jednak gdzieś finał jest taki, że się chichracie. Nie no, potem wiesz, jak jestem w tym, to nie jest mi do śmiechu, a potem mi się to wydaje, wydaje gdzieś, tam, gdzieś tam zabawne. No też miałem taką sensę, że jechałem na przykład na ten Artym, tam gdzieś zatrzymaliśmy się na obiad, zjedliśmy makaron Wsiedliśmy do tego samochodu i mówię córce, żeby nie, bo na iPada bajkę, żeby nie brała tego iPada, bo ona często ma problemy lokomocyjne, takie nie jak patrzy do iPada i droga Nie posłucha mnie, więc ogląda tego iPada i po 20 minutach jazdy to co zjadła zostało wszystko zwrócił Ten makaron, pamiętam w całości po prostu, tak zjadła. Ten cały samochód, wszystko z tyłu, na przednim siedzeniu w makaronie, wszystko. No i jak A byłem sam, samusieńki na środku autostrady, drodze na nar. Przede mną mieli jacyś moi znajomi i zobaczyli, że mnie nie ma, więc zaczęli do mnie dzwonić. Ja mówię, co się stało. Mówi, dobra, dobra, to ci pomożemy, zjedziemy tam i ten. No i pamiętam, że zjecham na tą stację. Oni tak biegną, żeby mi pomóc. I otwarli drzwi z tyłu. I jak otwarli, otworzyli te drzwi z tyłu, to uciekli wszyscy po prostu, bo wszystko ten makaron się zaczął wysypywać. No Było jak było, no nie, nie chcę. Nie chcę też nikogo jakby tu straszyć, straszyć ale no. i to są tego typu rzeczy. Jak się opowiada jest w z dystansem, to jest śmiesznie. Natomiast jak to się działo, no to raczej nie byłem uśmiechnięty i łachany, tylko byłem przerażony. A to ja jeszcze przejdę w taką refleksyjną nutę. Jeszcze wrócę trochę właśnie do tych deficytów, z którymi startowałeś, mając je w tle z czego jesteś najbardziej taki mm, dumny, jak myślisz sobie o jakichś swoich zachowaniach właśnie, wiesz, w roli ojca? No wiesz, ja nigdy nie miałem tego przykładu ojciec-syn tak naprawdę. Jedyne, co mogłem, to zaobserwować to u kogoś, tak? Więc, więc no, myślę, że, że, że z tego jestem dumny, że pomimo właśnie tego deficytu, potrafię być takim ojcem czułym, opiekuńczym, mm. że, że, że że po prostu no, potrafię nim być, no i tyle. No. Mhm. Bo to nie jest wcale takie proste, jeżeli nie widziałeś tego, jeżeli nie doświadczyłeś tego do końca. To wielu rzeczy musiałem się sam jakby sam nauczyć, podpatrzeć czasem i, i, i cieszę się, że mi się to udało zrobić. No. Ale też... Tak naprawdę o, o, o opinię i zdanie na ten temat trzeba by zapytać moich dzieci, bo one, one tu by wydały na pewno słuszny wyrok. Ale, ale myślę, że on by był raczej taki, że jest okej. Okay. Myślę, że z tego co opowiadasz, gdzieś tam są blisko, jeździcie, jakby podążają trochę tymi Twoimi śladami, jak jeździcie w góry, więc gdzieś tam jakby czerpią z Ciebie, już pomijając takie kwestie oczywiste, tej ciepłej, bliskiej tak, relacji. Ale wiesz, nie? mi też na tym zależy, bo ja mam tego świadomość, że co im zaszczepię teraz, tym potem zostanie. I mhm. Jak chcesz, żeby oni kochali. Kościelisko, pod halę, tak? Bo ja wiem, ile to miejsce mi dało, i wiem też, ile siły stamtąd wziąłem, i wiem też, jak to jest piękne, jak to jest wartościowe. Więc i, i jak tylko mam czas, to jestem z nimi w górach i, i chcę, żeby to chłonęli. Mhm. To, to z kolei trochę się łączy to, o czym mówisz, z piosenką Hej, idę w las. <laughs> dzisiaj, ładnie, dzisiaj tak płynę <laughs> przez Twoją płytę. Która to piosenka jest. Hmm... No w takiej bardzo bezpośredniej, e, bezpośrednim przesłaniu, no to właśnie o lesie, ale też trochę o takim zatrzymaniu się. A wiesz skąd się wzięło to? Pamiętasz jak była pandemia i Jezu, zabronili tak, nam chodzić do lasu? Tak to, ja to czułam, tak. I myśmy wtedy postanowili napisać tą piosenkę właśnie, że... Dedykować te, temu zakazowi, że wszyscy nagle chcieli w tym lesie być, tak jak wcześniej nie do końca tam się wybierali, tak, tak. potem jak był zakaz, to każdy chciał do lasu. Nagle wszyscy poczuliśmy tę, tę tęsknotę. Ja bardzo lubię ten e, fragment w tej chwili bez pośpiechu trwać i słuchać znów, jak rośnie las. No, słuchaj, jak rośnie las, powiem ci, ja to potrafię, ale wymaga to szczególnych warunków życiowych. Uważności. Uważności, ale też wiesz, ja bardzo tęsknię za tym momentem teraz. Mm. Jestem w takim pędzie, że jak to usłyszałam, to bardzo to ze mną zarezonowało. No i to jest właśnie ten las, mm, dla mnie trochę, na skraju, którego się wychowałeś. Mm -hmm. Wychowałeś. Wychowałem. Przepraszam, to, musi być, to musi być strasznie idotyczne. Nie, litujące, właśnie nie. Ale nie, przyjmuję. jakbyś zaczęła mówić gwarom, to by było i interes... Irytujące, ale samo akcentowanie jest naprawdę fajne. Mhm. A bo też dwa pierwsze single, Chwila i Widzialne i Niewidzialne, to są single, które na kontrastach pokazują Twoje życie trochę, bo to ten dualizm tego tak. świata, tak? tak to, to ale te, ale tego twojego bym powiedziała świata, no tak. bo mamy miasto i mamy. Mm -hmm. Tak, ja mówię o samych już klipach, że mamy Miast. miasto i mamy góry. właśnie naturę, góry. góry. W tym drugim klipie wręcz nawet mamy odwołanie do twojej przeszłości, jest chłopczyk, który tak, chyba jest tam. tobą. Tak, no taki był zamysł. W tym klipie mieliśmy trochę problemu, bo. bo... Ekipa, Bo zakopane tam go robiła nie do końca podołała, więc potem go trochę ratowaliśmy. Ale rzeczywiście to był taki zamysł, że to jestem ja mały, ja uczący się grać. Tak. Taki powrót do przeszłości. Ja jadę kolejką patrzę na tego chłopca, który tam idzie na lekcję, skrzypiec. No, to tak. był twój pomysł? Nie, nie, to był pomysł reżysera. Nie, aż taki, taki zdolny to nie jestem. Coś takiego wymyślić, ale mi się to bardzo spodobało. Był taki sentymentalny. No, a jak myślisz właśnie o tym fragmencie, bo tam jedzie Sebastian hmm. w garniturze, świetnie wyglądający, właśnie ten Sebastian, który odniósł wielki hmm. sukces. A po drugiej stronie jest ten chłopiec. Co, co, co to jest za chłopiec? Kogo ty tam widzisz z tej perspektywy dzisiejszej? Hmm. To dobre pytanie. No, kogo widzę? No, widzę gdzieś tam. Ciekawego świata młodego chłopaka, może teraz zakompleksionego, z jakimiś deficytami też emocjonalnymi. Wiesz, jak patrzę dziś, jako z punktu widzenia tego małego chłopca na siebie, to jestem dumny, tak? Że, bo wiem, ile mi się udało pokonać przeciwności losu, ile mnie kosztowało pracy, wysiłku, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. Więc patrząc na tego łowca i, i widząc, jak go czeka przyszłość, czuję dumę. Po prostu. Ale też jestem o niego zatroskany za w jakiś sposób, bo wiem, jak to są, jak to są, jakie to są kręte i trudne szlaki do przejścia, żeby znaleźć się w tym miejscu. Ale wierzę, że sobie poradzi, bo, no bo, bo, bo przecież sobie poradziłem, tak. A dlaczego on sobie poradził? Na to ma wpływ wiele czynników. Na pewno ma wychowanie to, co gdzieś nam zostało zakorzenione, ale też i szczęścia trzeba mieć w życiu dużo. No. Trzeba spotkać odpowiednich ludzi na swojej drodze, umieć wyciągać też wnioski z tych spotkań, bo czasem spotykamy ludzi, którzy, w, którym, którzy w, w tym momencie, kiedy z nimi jesteśmy, robią nam różne... Przykre rzeczy, ale potem się okazuje, że to miało jakiś sens z perspektywy, bo, bo, bo pokazuje nam, że to było po coś, że dzięki temu, że się gdzieś tam sparzyliśmy, czy, czy, czy spotkał nas coś złego, wyciągnęliśmy wnioski. To jest ciekawe, że w ten sposób o tym i myślisz. potrafimy to wykorzystać już przy następnych spotkaniach, czy następnych sytuacjach. No bo to coś my już mówili na początku, my się uczymy całe życie, więc. Więc to są ważne chwile. No. Nie jest ważne tylko w życiu to, co nas spotyka dobrego i co łatwo przychodzi. Tak? Mi nic nie przyszło łatwo i, i ta droga była, tak jak już wspomniałem, długa i też wymagała dużego, o, takie, takiej upartości, uporu, uporu i determinacji. Tak? I determinacji, no. żeby, żeby to osiągnąć. No. Pamiętam, jak chodziłem na te lekcje, skrzypiec do, do sąsiada co, co wieczór. Za bańkę płociem, mleka. Za bańkę mleka, bo tak było, nosiłem za to mleko i, 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 i uczyłem się tego grania. No, na początku to Wymagało ode mnie bardzo dużo pracy, bo, bo, bo uczenie się yy, gry na skrzypcach wymaga dużo cierpliwości i czasu. więc, więc, więc A to było tak, no było że ktoś proste. cię tak wspierał z dorosłych i mówił idź, bo zazwyczaj to, to gdzieś idzie od rodziców tak, taka bo, bo inwencja, a to tutaj trochę jest tak, że ty rodzinna. bardzo chciałeś. Tak, bo mój ojciec grał, mój brat, więc. Oprócz tego, że ja to słyszę i lubiłem tą muzykę, i mi się podoba, to też to miałem w genach. Ja podejrzewam, że nawet jakbym nie miał z nimi styczności, to by to wyszło. wyszło. No geny są takie, <laughs> że potrafią nas kompletnie ukierunkować i, 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 i nie musimy gdzieś nawet mieć styczności z czymś, żeby to zacząć robić, więc. Więc tak jak mówię, no, wiele czynników tu się, tu się na to nałożyło. A to tak już wcześniej powiedziałem, że jestem w takim miejscu. To jest właśnie i zasługa tych spotkań. I, i, bo też spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy mi bardzo pomogli. Tak? Bez których bym nie był na pewno tu, gdzie jestem. No, miałem to szczęście. No. Kto ci pomógł? Kto był pierwszym aniołem na twojej drodze? Wiesz, na przykład to, że zespół Zakopar powstał, że, że, że tak to wygląda, jest na przykład dużą zasługą Mateusza Pospieszalskiego, tak, z którym gdzieś. Tam się przecięliśmy muzycznie i, i, i przypadliśmy sobie do gustu. Nam się bardzo podobało to, co on robi. On... On był oczarowany naszym graniem, i, i, i dzięki temu spotkaniu powstał zespół Zakopower. No, jakbym, nie, 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 jakbym na niego nie wpadł, no to, to, to pewnie by to zupełnie inaczej wyglądało. I to są tego typu spotkania. No, potem, nie wiem, pamiętam, że z, z zaniósł tą płytę do, do kajaksu, czyli do Tomika Grawińskiego. Oni to wydali, zajęli się promocją tego. No, też tu jest ich duża zasługa, tak. Więc takich spotkań było naprawdę wiele, i one gdzieś tam mnie doprowadziły do, do tego punktu, w którym jestem teraz. I że mogę dzisiaj mówić o już ósmej płycie zespołu. Tak? No ale wtedy to był przecież jakiś w ogóle wybuch, też po pierwsze na pewno wielka radość, że pierwsza płyta i że coś się dzieje. Jakaś duża zmiana w Twoim życiu, ale też no, wybuch popularności, chyba ogromny wtedy, nie? Tak, i to wiesz, było tak, że ja kończyłem studia architektoniczne, byłem w Krakowie, już pamiętam, broniłem pracę dyplomową, kiedy e, płytę wydawaliśmy. I, I już układam sobie przyszłość jako architekt z moim kolegą, z którym mieszkam, kończyłem studia. Już pamiętam, że zakładaliśmy biuro, wizytówki, coś. Już wizytówki. Tak, byłem. no bo już kombinować jak się ma nazywać, co OK. Będziemy, będziemy to robić. I, I ta płyta już była gotowa. i pojechaliśmy na festiwal do Opola i wystartowaliśmy w konkursie Premier. Tak. I wygraliśmy. I to był taki przełomowy moment, kompletnie, bo nagle rzeczywiście był ten strzał. Potem było top trendy jeszcze, był taki festiwal, który telewizja polska transmitowała. I tam znów wygraliśmy i to się wszystko wywróciło do góry nogami. I okazało się, że ja już nie mam czasu na to, żeby to biuro zakładać w tym momencie. Tylko no muszę to pociągnąć, bo jest szansa, żeby zbudować fajną rzecz. No i to było zaskakujące. A ta dla popularność mnie. cię wtedy nie przytłoczyła? Wiesz, to też były inne trochę czasy. No, um, wiesz, też takie, że właśnie jak ta popularność szła, to szła jakby jednym kanałem, nie? Że to się wszystko było, duża siła rażenia i uderzenia. Ja pamiętam, że był wielki szał na Zakopałe. Tak, no bo to było takie świeże, fresh takie, nie? Nagle <laughs> ktoś pokazał muzykę góralską. Tak, no może w nowy nie góralską, sposób. bo to nie jest góralska muzyka, ale, ale że można czerpać z tej góralczyzny, tak. b, brać z tradycji, pokazywać to wszystko w taki bardzo nowoczesny, bo ta płyta na tamte lata, ona miała sześć nominacji do Fryderyka, ona brzmiała, ona dziś brzmi nowocześnie, tak. a wtedy to był szok, że coś takiego można zrobić, więc, więc, ale to było przyjemne dla mnie, to, to gdzieś tam też łechtało mojego, tak, tą, tą próżność tylko każdy w sobie gdzieś tam nosi, bo ja się cieszyłem z tego, że tak jest nie? i chciałem w to obrnąć dalej. Ale też sobie nie zdawałem sprawy, że to jest takie trudne, bo to, że się raz odniesie sukces, to nie znaczy się, że już potem masz z górki. To jest taka branża, że ja cały czas wydając każdą następną płytę czuję się, jakbym debiutował, tak naprawdę, bo w takich realiach żyjemy. Czyli tak naprawdę nigdy nie zachłysnąłeś się popularnością? Bo trochę o to pytam, nie, bo to jest zawsze kuszące, wiesz, no bliskość całego splendoru i tego, co się z tym wiąże. Nie, Ale widzisz, to też pewnie jest kwestia tego, że twardo stąpłem po ziemi hmm? i tego miejsca, z którego pochodzę, znów do tego wracamy, tych Te korzeni, tego, tego, skąd wyszedłem, tak. I może też jakiejś inteligencji emocjonalnej. No, jakoś uchroniłem się przed, przed, przed tą wodą sodową, tak mi się przynajmniej wydaje. No. E, aczkolwiek też, wiesz, trzeba by było spytać kogoś z zewnątrz, moich przyjaciół, kolegów, znajomych, to może oni by to e, no, ocenili lepiej niż ja. A jak patrzysz tak na przestrzeni lat, e, od tego momentu właśnie startu do dzisiaj, to masz wrażenie, że twoja relacja z mediami e, hmm. jest jakimś konstant? Czy były momenty, że się trochę dystansowałeś e, może nawet trochę bałeś mediów? Tak, wiesz, ja zawsze starałem się chronić moje życie prywatne, tak, mhm. to z kim jestem, z kim się spotykam. Nie chciałem, nie chciałem o, tym, o tym mówić, bo też no, uważałem, że jestem muzykiem i mhm. fajnie by było no jednak jasne. się skupić na tym. Aczkolwiek też zdaję sobie sprawę, że przed tym się nie ucieknie, no bo to tak jak teraz, no opowiadam o dzieciach moich i to jest gdzieś tam fajne, normalne i ludzie też lubią takie informacje. Tak, ale informacje wiesz, jest mniej. jakiś rodzaj przyzwolenia i jakieś rozmowy. Zastanawiam się, czy media przekraczały też jakieś twoje granice. No tak, bo wiesz, no jeszcze teraz to się mocno zmieniło, bo jest Instagram, jest internet, ale Można kiedyś były też tylko kolorowe dyktować. gazety. Mm -hmm. To była masakra. Ja pamiętam, jak mi się rodziło dziecko pierwsze, Tosia, to ja miałem 20 paparacji pod szpitalem, którzy biegali z jednego okna do drugiego i gonili mnie i cuda, myśmy po z mu szpitala, wyjeżdżali i tak dalej. Więc to były trudne rzeczy. No, pamiętam, że w kościelisku potrafiłem siedzieć sobie w domu, gdzie tam jest naprawdę miejsce takie na uboczu, gdzieś las, pola wokół wujek jeden, Nagle widzę fleszę przez okno, tak. Okazuje się, że przyjechali panowie i stoją pod oknem i robią zdjęcia, no. W Warszawie też jest okej, ale tam się kompletnie nie spodziewałem. <laughs> więc no były takie momenty, ale też nie chcę narzekać, bo, bo nie zostałem jakoś tak Mocno tym wszystkim doświadczony. Tak? Mm -hmm. To nie był jakiś dramat, no, było nieprzyjemnie. Wbiłem sobie tabliczki, teren prywatny, żeby w razie czego móc zadzwonić po policji i tyle. Teraz mamy Instagram, możemy trochę tą prywatnością się dzielić z ludźmi. Też to pewnie odsuwa tych. tych... Tak, tak. Trochę się kreuje, jakby pilnuje się, Ta. ma się kontrolę nad no. tym. O, to jest to. Tak. Chciałam jeszcze zapytać właśnie e, może trochę zmierzając ku końcowi. E, bo powiedziałam o tych dwóch światach wynikających mhm. z tych dwóch e, po pierwsze z tytułu, ale też właśnie m, m, mam na myśli te dwa światy Warszawy nie... i zakopane. Tak. tak. No. Strasznie długo zadaję pytanie, nie, chyba, nie, że już nie. gość za mnie kończy. Bo to też gdzieś tam taki motyw, który się przewija i w Twojej twórczości, hmm. i też w wywiadach. I zacząłem się zastanawiać, czy z upływem czasu jest trochę tak, że na przykład ta tęsknota za górami jest silniejsza, tak. bo jak się starzejemy, Im, to trochę tak, się tak. to zmienia. Im jestem starszy, tym bardziej mnie tam ciągnie, tym, tym chętniej tam wracam i pewnie to tak się skończy. Tak? Mam nadzieję, że jeszcze nie teraz, w takim sensie, że jeszcze to moje życie zawodowe będzie się toczyć. Ale, ale zdecydowanie no, ciągnie mnie do tego miejsca, gdzie wyrosną, gdzie się wychowę. Myślę, że to jest zupełnie naturalne. Tym bardziej, że to jest tak piękne miejsce. Bo może jakbym się wychował w bloku, w Pruszkowie, aczkolwiek nie mam nic do druszka, żeby nie było. No jednak tam nie jest tak ładnie jak. W tym miejscu, z którego, ten z którego pochodzę. No wiesz, no, jak wyrosłeś wśród lasów, góry, widzisz przestrzeń, wolność. Tam ja mam poczucie wolności przede wszystkim, czego nie mam w mieście. To Czuję się osaczony, wiesz, bo, no, bo tu jest róg, jest, 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 jest trudno jest żyć w mieście. W ogóle człowiek został stworzony, żeby żyć na łonie przyrody, więc to jest trochę wbrew naszej ludzkiej naturze. Dlatego ja tam coraz częściej. Bywam i, 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 i pewnie tak jak mówię, no kiedyś tam, kiedyś tam wrócę, daj Boże. A w Warszawie masz takie miejsca, w których sobie jakoś tworzysz na miastkę. Tak, te mieszka, też, tak? To, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że ja nie lubię Warszawy, nie, bo też lubię Warszawy. Ale wiesz, no, trzeba, jeżeli się jest osobą, która tak bardzo tęskni mhm. do tych gór, to chyba trzeba sobie znaleźć tak, jakieś swoje. Tak. Ja znalazłem takie miejsce w Warszawie, gdzie mam przestrzeń. Mam dużo zieleni, mam ogród i, i dzięki temu jestem tutaj tak długo. Podejrzewam, że gdybym mieszkał w bloku z centrum, to, to bym nie dał rady. Czyli, czyli ty mówisz o swoim po prostu domu. Myślałam, że tak. masz jakieś miejsce do chodzi. Nie, 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 mówię o domu, gdzie no mieszkam i mi też to, co mnie otacza w koło, tak, bo mieszkam w spokojnej dzielnicy. Więc, więc dzięki temu tak, tak trwam. A tak. sam projektowałeś? Nie, nie, bo ja to kupiłem. <grym> mam trochę tak, tak naprawdę, że jak długo jestem tam. Zakopanym, to chcę tu przyjechać, tak? Mm -hmm. I by pobyć tu znowu. Jak długo jestem tu, to znowu mnie ciągnie tam. I to jest taki: jestem jak ta rozdarta sosna, tak? że, że, że no, żyję w tych dwóch światach. Dlatego też, jak powstały te klipy, że widzialne, niewidzialne to było zakopane, i potem ta Warszawa, to tak sobie pomyślałem, że super to oddaje. Mm -hmm. Ten, te moje, ten mój świat, te moje dwa światy, w zasadzie, w których mi przyszło żyć. Nie? Tak. Z czym się, jakie to są skrajności, tak naprawdę, mm. widać na tym obrazku. Tak, ja to jest w ogóle też niesamowite. Ja tak miałam, jak jeździłam do rodziców, moi rodzice są, mieszkali w Zamościu, teraz się przeprowadzili do Warszawy, mm. ale też właśnie czułam bardzo, że są trochę dwie mnie. To. I że jak ja przyjeżdżam do Zamościa, to też zupełnie jakby miękłam. Coś takiego no wchodziło znaczy, w ciało. Su, ja mam coś takiego, że ja przekraczam granicę i zaczynam mówić gwarą. I to nie, że spotykam kogoś, kto mówi gwarą, tylko do dzieci zaczynam mówić gwarą. <grym> A kiedy tu próbuję to robić, to mi coś nie pasuje. Mhm. Nie, nie mówię gwarą. Oczywiście mówię z akcentem, ale mówię językiem literackim. I to jest moja decyzja, dlatego że coś się nie skleja, nie gra tak. mi coś, tak? I to rzeczywiście jest rozdwojenie, no po prostu to jest rozdwojenie. A twoje dzieci też się już przeklikują, czy. Oni potrafią i tak powiedzieć i tak, rzeczywiście. Ale nie mają z automatu, jak przyjeżdżają, bo. Nie mają, trochę mają. No, no, pewne nazwy i tak dalej, ale śmieszne jest, bo czasem jednak stamtąd przywożą tu i mówią coś w przedszkolu czy w szkole, na przykład, że. Tosia, że nie ubiera kaloszy, tylko chce ubrać bacioki, pani nie wie, no coś? to są takie śmieszne sytuacje. Ja też staram się tam mówić do nich tą gwarą, żeby oni to, to, to słyszeli i ja się staram, no po prostu nie to się no dzieje, tak, ale żeby oni naturalnie. to ogłonęli, bo, mhm. bo to jest fajne. A słuchaj, bo tak, e, mamy piosenkę dla Antosi. Mm. Będą piosenki dla pozostałych członków rodziny, może już były. Coś była, jest synku mój, zjawisz się tutaj za Racja. parę chwil. Tak, tata. I, tak, tata i, i ta piosenka. A też dla Pauliny była. była? Dla Pauliny są wszystkie piosenki, tak naprawdę. Bardzo dobra odpowiedź. Sebastian, bardzo mocno trzymam kciuki. E, wiem, że dzisiaj podpisujesz płytę, niech ci e, ręka lekko Można. będzie, nie wiem czy tak się mówi, ale e, niech po prostu ta ręka dzisiaj, e, wiesz, e, jakąś magię tchnie w te płyty, niech one pójdą w świat, symbolicznie, bo symbolicznie, ale niech też streamingami pójdzie to szeroko e, i co, I podejrzewam, że życzyć ci wspaniałych koncertów, bo tam jest jednak ładowanie baterii dla e, artysty. Oczywiście, na no, odgranie Dzięki. to jest największa nagroda, która nas spotyka za to, co, co, co robimy, za te wszystkie godziny przesiedziane w studiu i tak dalej. Więc aby tego było jak najwięcej, ale też, żeby zdrowie było, nie? Żeby bo jak tego nie ma, to trochę ciężko jak, marzenia realizować. Jak na święta się trochę zrobiło. No nie? tak, ale też dlatego, Z że zami. święta nie bałem. <laughs> A w górach czy w Warszawie? W górach. Góra, chyba, w górach. Pewnie. Aha. No to wszystkiego najlepszego jeszcze na święta. Dziękuję Dziękuję wzajemnie. za rozmowę. Dziękuję bardzo.